Nazywam się Asia Kowalska. Mam 22 lata i chcę wam opowiedzieć o najważniejszej osobie w moim życiu. O Jezusie Chrystusie. Dzisiaj rano, jak wyszłam od siebie, przeszłam się tędy i patrzyłam wam w oczy. Po pierwsze, mało kto z was w ogóle spojrzał mi w oczy. Po drugie, siedzieliście spacowani, zmęczeni życiem. Wielu z was było smutnych. Wielu z was w ogóle siedziało i nie bardzo wiedziało, co ze sobą zrobić. Moje pytanie brzmi, czy chcesz, żeby tak wyglądało twoje życie? Ja wiem, że wy przyjechaliście tu po wolność, ale wy nie wiecie, czym jest wolność. Ja mam prawdziwą wolność w Jezusie Chrystusie. Dzięki, nie na mikrofon, dzięki. Wiesz, nie jesteś w stanie zrobić, żebym ochłonęła, bo rozpala mnie ogień Bożej miłości. Nie jesteś w stanie sprawić, że zgaśnie we mnie ten ogień. Poznałam Jezusa osobiście. Przez ponad 10 lat swojego życia byłam katoliczką. Mega zagorzałą katoliczką. Mówiłam konferencje w kościele katolickim. Pomagałam organizować rekolekcje na całą Polskę. A teraz wiem, że to było nic nie warto w moim życiu. Powinnam przeprosić wszystkie osoby, do których głosiłam. Bo nie znałam Jezusa. Nie głosiłam im życia. Głosiłam im religię. A chcę, żeby było jasne, przyjaciele. Nienawidzę religii, ale kocham Jezusa. A katolicyzm jest najlepszy. Katolika trzeba wierzyć. I w czasie, kiedy przez te 10 lat byłam w kościele, zdarzało się, że odchodziłam do świata. Zasmakowałam narkotyków tak jak wy. Zasmakowałam imprez. Zasmakowałam tych różnych rzeczy. A teraz wiem, że to po prostu było nic nie warte, wiecie. To dawało mi chwilowe poczucie przyjemności. To dawało mi chwilowe poczucie szczęścia. Wy doskonale wiecie, o czym ja mówię. Wy tak samo macie. Chcecie szczęścia, ale potraficie wziąć tylko na chwilę. Chcecie miłości, a potraficie znaleźć tylko chwilową miłość. Chcecie wolności, a potraficie znaleźć wolność tylko na chwilę. Nie znajdujecie źródła, znajdujecie substytuty. Musicie zastąpić czymś wasz poczucie prawdziwą wolności. I dlatego wy jesteście. Ale wiecie co? Nie trzeba tak żyć. Ja poznałam prawdziwego Jezusa. Przyjaciele, jeżeli chcesz poznać Jezusa Chrystusa, podejdź do kogoś z moich przyjaciół. No to do widzenia. Ja poznałam Jezusa. Odchodziłam od kościoła do świata. I w którymś momencie stwierdziłam, że kurczę, ja w ogóle nie chcę takiego Boga. Ja nie chcę takiego kościoła. Co to za Bóg, który nie ma mocy? Ja nie mam przez niego mocy do tego, żeby przestać odchodzić do świata. Do tego, żeby być na zawsze z tym Bogiem. I w tym momencie poznałam ludzi, którzy powiedzieli mi prawdę. I mój przyjaciel powiedział mi, nie znasz Jezusa. Ja w pierwszym momencie pomyślałam sobie w ogóle, jak to ja nie znam Jezusa. Rozumiecie? Ja chodziłam na adoracje, chodziłam na pielgrzymki, robiłam różne inne religijne pierdoły, a w ogóle żonek mi mówi, że ja nie znam Jezusa, nie? I stanęłam wtedy szczerze przed moim Bogiem i zapytałam się go, tato, czy to jest prawda, że ja nie znam Jezusa? I on na sposób zrozumiały dla mnie odpowiedział mi, tak, nie znasz Jezusa. I to był moment w moim życiu, w którym mogłam stanąć szczerze przed Bogiem. Powiedzieć w ogóle, tak, tato, zgadzam się z tobą, nie znam Jezusa. Przepraszam cię, że do tej pory żyłam bez ciebie. Chcę cię poznać. Chcę żyć twoim świętym życiem. Ustanowiłam Jezusa moim Panem i Zbawicielem. Od tej pory tylko Jezus jest moim Panem. Już, starczy. Od tej pory tylko Jezus jest moim Panem. Chcę wam powiedzieć najważniejszą informację waszego życia. Jezus żyje! On nie umarł na krzyżu 2000 lat temu. On żyje! Zapytacie, gdzie jest Jezus? Widzicie go tutaj. To nie jest Jezus, przyjacielu. To jest jakaś szczera religijna, która cię nie zbawiła, która nie zmieniła twojego życia. Ja poznałam żywego Jezusa, rozumiecie? Ja nie poznałam przeżyta.
Ja nie poznałam księdza. Ja nie poznałam siostry zakonnej. Ja nie poznałam wspólnoty. Ja poznałam żywego Jezusa, który odmienił moje życie. Wielu z was pyta się, jak to zrobić? Jak narodzić się na nowo? Jak spotkać Jezusa? Przyjaciele, to jest mega proste. Jeżeli chcesz iść do nieba, musisz narodzić się na nowo. Żeby narodzić się na nowo, musisz oddać swoje życie Jezusowi. Musisz podjąć tą decyzję, że od tego dnia to Jezus będzie Panem i Zbawicielem w twoim życiu. Że wierzysz, że On umarł za twoje grzechy i po trzech dniach zmartwychwstał dla ciebie. Nie dla wszystkich, ale dla ciebie. Nie dla każdego, ale dla ciebie. Jezus umarł za twoje grzechy. W dzisiejszym świecie chrześcijanie głoszą takiego słodko-cukierkowego Boga. Bóg kocha wszystkich. Bóg jest taki miłosierny. To jest kłamstwo. Jeżeli nie oddałeś życia Jezusowi, Bóg cię nienawidzi. Jak macie kochać, jeżeli ty plujesz na krzyż Jego Syna? Jak macie kochać, jeżeli ty nie chcesz w swoim życiu tego Jezusa? Jak On macie kochać? Jeżeli szukasz prawdy, powiedz do kogokolwiek, ale ja w tym momencie głoszę. Dziękuję. Wielu z was mówi, że szuka prawdy. Jedyną prawdą jest Jezus. Szukacie wolności. Jedyną wolnością jest Jezus. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ja wiem, że możecie uznać mnie za osobę, która zwariowała. Nie szkodzi. Ja wiem, że możecie uznać mnie za osobę religijną. Nie szkodzi. Nie mam nic wspólnego z religią. Ja poznałam Jezusa, żywego Boga, rozumiecie? Poznałam kogoś, kto zmienił moje życie. I wasze też może zmienić. To jest wasza decyzja. Jezus żyje. On nie umarł 2000 lat temu. Tak, On zginął tam na krzyżu za ciebie. Ale On żyje. On poniósł twoje grzechy. I tylko od ciebie zależy, czy oddasz Mu swoje życie. Od ciebie zależy, czy pójdziesz do nieba. Diabeł was okłamuje. Diabeł was kłamił, że jeżeli będziecie dobrymi ludźmi, pójdziecie do nieba. Ja to mówię to prawda, przyjacielu, masz prawdę. W ogóle dobrze, że szatan jest twoim Panem. Dobrze, że Jezus jest moim Panem. Dobrze, ludzie idą do piekła, przyjaciele. Bóg nie dzieli ludzi na dobrych i złych. Bóg dzieli ludzi na żywych i martwych. Ja jestem żywa, bo oddałam życie Jezusowi. Ja jestem żywa, bo narodziłam się na nowo. Jeżeli nie narodziłeś się na nowo, nie oddałeś życia Jezusowi Chrystusowi, jesteś martwy. Wydaje ci się, że żyjesz, ale tak naprawdę jesteś martwy. Wydaje ci się, że żyjesz, ale ty nie wiesz, co to jest życie. Jeżeli chcesz prawdziwej wolności, prawdziwego szczęścia, nie ściany, którą daje ci ten świat. Jeżeli chcesz prawdy w swoim życiu, podejdź, porozmawiajmy, pomodlimy się o ciebie. Dzisiaj jest dla ciebie dzień zbawienia. Dzisiaj możesz oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj jest to możliwe w twoim życiu. Tylko od ciebie zależy, co zrobisz. Nikt nie zmusi cię do oddania życia Jezusowi. Tylko od ciebie zależy, jaką decyzję podejmiesz. Gdzie spędzisz wieczność? W piekle czy w niebie? Ja idę do nieba. A wy, którzy nie narodziliście się na nowo, idziecie do piekła. I macie do tego prawo. Teraz jestem zajęta. Chcesz porozmawiać? Poczekaj. Dziękuję. Jeżeli chcecie, możecie iść do nieba. Ale w ogóle ludzie, spójrzcie na ten SUS. Zobaczcie, jak to jest brudne. I tak samo jest w waszych duszach. Rozumiecie? Spójrzcie na ten SUS. Tak jest w waszych duszach. Ja jestem wolna. Ja mam porządek w swoim duchu. A wy właśnie tutaj, na tym festiwalu, pokazaliście, jak biedni jesteście. I szczerze wam współczuję. Ale dzisiaj jest dla was dniem zbawienia. Dzisiaj możecie oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj możecie narodzić się na nowo.
To jest dla was dostępne, ale decyzja zawsze będzie po waszej stronie. Ojcze, ja ustanawiam tutaj twoje cele, plany i dążenia. Ja w imieniu Jezusa nie mam zgody na to, że ci ludzie idą do piekła. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam nowe narodzenia wśród tych ludzi. Ona sera, kara, sera, ja szana masa. On do pija, sale, szedar, ja sama nam się. W imieniu Jezusa ogłaszam, że będziecie rodzić się na nowo.